Brodnickich i powiatu Brodnickiego. Bardzo serdecznie Was, drodzy Państwo, witamy, dlatego że to dzisiejsze spotkanie jest również spotkaniem, które w pewien sposób zastępuje coroczne spotkanie okładkowe, które dokonywało się w Brodnickim Domu Kultury. Bardzo byśmy prosili w tej chwili o zabranie głosu pana burmistrza, następnie pana starostę i księdza dziekana, księdza Lichnerowicza, i prosimy pewnie o życzenie. Dziękuję bardzo, księdze dyrektorze. Szanowni parlamentarzyści, panie przewodniczący, księże prałacie, szanowni mieszkańcy miasta Brodnicy. W oczekiwaniu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszelkich marzeń, jak również satysfakcji zawodowej. Życzę Państwu, aby na zbliżające się święta nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok, żeby niósł dla Państwa szczęście i pomyśl. Życzę również tego Państwu, żebyśmy za rok mogli tutaj się spotkać i powiedzieć sobie, że jesteśmy dumni, że mieszkamy w takim mieście pięknym jak Brodnica. Życzę również tego, żeby przyszły rok 2011 stał się dla Państwa areną sukcesów gospodarczych, ekonomicznych, zawodowych, a przede wszystkim tych rodzinnych. Dziękuję bardzo. Szanowni parlamentarzyści, panie przewodniczący, szanowni duchowni, drodzy mieszkańcy miasta i powiatu Brodnickiego. Przygotowano mi tutaj piękne przemówienie, ale Państwo pozwolą, że powiem kilka słów od siebie, od serca. Szanowni Państwo, cieszy to, że w tym zalewie komercji zechcieliście Państwo na chwilę się zatrzymać, spotkać się tutaj z nami i tego ducha Bożego Narodzenia zanieść do swoich domów. Państwo pozwolą, że w imieniu starostwa Brodnickiego mam nadzieję taką, że i upoważnienie ze strony pana przewodniczącego, to jest Rady Powiatu, złożę Państwu życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. A ten nadchodzący rok wszystkim Państwu niech przyniesie to, czego Państwo od niego oczekują. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, szczęścia. Ksiądz dyrektor powinien być dobry, bo z tego ja mówię dobry wieczór. Dla Brodnicy społeczny okładek to nic nowego. Od wielu lat kontynuujemy taką tradycję. Społeczny okładek Anno Domini 2000 w tym roku 10. Inicjatywa wyszła od Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Katarzyny. I tak było każdego roku. W tym roku, ze względu na hasło duszpasterskie, które obejmuje całą Polskę, komunizm Bogiem i ludźmi, poszerzyliśmy w ten sposób, że jesteśmy wszyscy razem na Brodnickim Rynku. Każdego roku, od chwili powstania diecezji, razem z nami był biskup toruński Andrzej Suski. Niestety w tym roku nie mógł być. Przysłał na moje ręce krótkie pismo i życzenia, które odczytam. Przygodny księże prałacie, łączę się duchowo wszystkimi mieszkańcami i uczestnikami społecznego spotkania okładkowego w Brodnicy, będącego pięknym wyrazem jedności mieszkańców tego historycznego grodu. W bliskości świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2011 życzę całej społeczności Brudnicy obfitych darów narodzonego Zbawiciela, który przyszedł na świat, proszę o niedoskonałości, abyśmy życie mieli i mieli je w obfitości. Niech ta obfitość wyraża się nie tylko pomyślnością w sprawach materialnych, ale również komunią z Bogiem i ludźmi, Bożym pokojem i radością w sercach oraz trwałym poczuciem sensu i wartości życia. Wszystkim serca błogosławię, biskup toruński Andrzej Suski. Od siebie, drodzy Państwo, niech mi wolno będzie w imieniu Rady Duszpasterskiej naszej parafii, mieszkańcom naszego miasta, złożyć serdeczne życzenia świąteczne. Tak mało jesteśmy razem, a tak bardzo siebie potrzebujemy. Wobec tego komunia z Bogiem niech się przynosi do komunii z ludźmi. Tak bardzo jesteśmy sobie potrzebni, nie może być między nami murów nieufności i nieżyczliwości. Dlatego na święta Bożego Narodzenia, pogodnych świąt, życzliwych świąt, radosnych świąt, a nowy rok, który wnet stanie przed nami i dla wszystkich będzie błogosławiony. Tego życzę, błogosławionych świąt. Brodnicy, a teraz wspólnie na waszą cześć zaśpiewamy. Przywierzeli do Brodnicy pasterze,
grają skocznie dziecko w deszczu na wirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, na pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, na pokój na ziemi. Drodzy mieszkańcy Brodnicy, wyciągnę ściągawkę. Starszy Mikołaj, który mnie posłał, powiedział mi tak. Pozdrów wszystkich organizatorów, a są to władze miasta, władze powiatu, Caritas, parafia świętej Katarzyny, harcerze, harcerze, harcerze. Drodzy, to jaką teraz kolędę zaśpiewamy następną?